Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj czas na prezentację nowej marki. Może nie do końca nowej, bo tak naprawdę wdarła się już na polski rynek kilka miesięcy temu. No, na polski rynek nic dziwnego, ponieważ jest to polska marka Fresso, czyli 5 wyselekcjonowanych zapachów. Generalnie zawsze mam problem z odcinkami na temat zapachów, natomiast z drugiej strony ja uwielbiam zapachy, uwielbiam też po prostu perfumy i lubię ładne zapachy, w sensie ładne dla mnie, niekoniecznie inni mogą podzielać moją opinię. Czasami nawet żona śmieje się, matko, jakich ty używasz perfum, to jest za mocne. Ale z drugiej strony też mi potrafi czasami takie kupić. No, po prostu jestem koneserem fajnych zapachów. Co my tutaj mamy tak naprawdę, a może inaczej? Może na początek troszeczkę historia marki Fresso. Tak naprawdę z właścicielem marki Damianem znamy się już od wielu lat, ponieważ kiedyś importował do Polski angielską chemię detailingową. No i później powiedział, że Paweł, pracujemy nad zapachami. Słuchajcie, było to 2 lata temu, albo nawet ponad 2 lata temu. Pamiętam, że tam mocno kombinowali. Już wtedy chyba działali właśnie coś, próbowali zrobić z tym drewnem. No i ostatnio nagle, bach, mamy to Fresso, tak? To było jakoś na samym początku roku, czy pod koniec zeszłego, już nie pamiętam. No i oczywiście odezwał się do nas, mówi tak, w końcu to mam. Natomiast bardzo długo zajęło im przygotowanie po pierwsze tych drewnianych zawieszek, bo jak widzicie w serii mamy drewniane zawieszki. Teraz mamy również formę zapachów takich perfum pryskanych. No i słuchajcie, ponad 2 lata zajęło tak naprawdę opracowanie tego wszystkiego, dużo prób, błędów, też dobór później tych odpowiednich komponentów, żeby stworzyć naprawdę fajne, wyjątkowe zapachy, a żeby to nie była kolejna wanilia pachnąca jakoś tam ubogo, tak? Tylko żeby to były naprawdę ciekawe mieszanki. Dodatkowo no, duży plus właśnie za te zawieszki drewniane. Powiedziałem też na początku, że mam problem zawsze z tymi zapachami, perfumami, bo tak naprawdę to jest bardzo indywidualna kwestia. I tak jak powiedziałem, no to co mi się podoba, nie musi się podobać innym zupełnie. Trzeba tutaj po prostu samemu przyjść, powąchać i ocenić, a najlepiej później poużywać, jakiekolwiek by to nie były zapachy, poużywać i wtedy dopiero ocenić, czy jest to dla nas. Tak wygląda ta drewniana zawieszka, słuchajcie. Myślę, że no naprawdę gadżeciarsko, tak, jest to coś innego, a nie kolejna celuloza. Także kolejny produkt po jakichś tych wszystkich gumowych też ładnych zawieszkach. Teraz mamy to drewno, taki sznurek w postaci takiego rzemyka dopełnia to wszystko. Jeżeli chodzi o rozmiar, wydaje mi się, że jest ok. Przymierzaliśmy, to jest tak naprawdę mniej więcej wielkość choinki. No z tym, że mamy po prostu proste kształty, to jest prostokąt, więc może to stwarzać wrażenie większej, natomiast ogólnie nie jest to, jak widzicie, jakaś duża zawieszka. A na początek o tej trwałości, bo to pewnie Was najbardziej tutaj interesuje, bo każdy się pyta, ile pachną te zapachy. Generalnie, jeżeli chodzi o zawieszki, producent tutaj nam opisuje 31 dni. Powiem tak, do tej pory mamy w jednym aucie, w naszym firmowym busie, Dark Delighta zawieszonego od połowy stycznia, 2,5 miesiąca i dopiero teraz tak naprawdę gaśnie. Samochód jest używany co dzień albo co drugi dzień, więc też no jednak często tam wchodzimy, wychodzimy, może nie ultra często, nie jesteśmy kurierami, którzy dziennie wchodzą do samochodu 50 razy, a pamiętajcie, że ma to kolosalne znaczenie dla trwałości zapachu, no bo wiadomo, że jeżeli często wietrzymy samochód, no to on gdzieś nam szybciej będzie uciekał. No ale z drugiej strony jest to bus, więc nie jest to też mała przestrzeń. Pamiętajcie też, że temperatura otoczenia ma ogromne znaczenie, no teraz te warunki są czy są sprzyjające? Może też nie do końca, bo mamy dosyć niskie temperatury, takie zimowe, wczesnowiosenne, więc ta niska temperatura powoduje, że ten zapach nie jest aż tak mocno eksponowany. Z drugiej strony, jeżeli mamy zbyt wysoką temperaturę, to pamiętajcie też, że te olejki będą się szybko ulatniały i te drewnianka będą szybciej wysychały. Natomiast też no, tutaj Damian bardzo długo wprowadzał te produkty na rynek, ponieważ zrobili szereg różnych testów na różne możliwe sposoby. Bo tak naprawdę
od tych składników, od tych olejków, od samego zapachu zależy to, jak długo może ten zapach nam po prostu być wyczuwalny. Tak? Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, słuchajcie, warto też pamiętać o tym, że jeżeli już, nie wiem, jeden zapach nam się spodoba i od razu kupujemy następny, możemy mieć taki efekt, że uznamy, że ta druga zawieszka w ogóle nam przestała pachnieć po kilku dniach. Nie, to tak do końca nie jest. Zaproście kogoś innego do samochodu i zobaczycie, że to pachnie, tylko że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego zapachu. Oczywiście otwieramy świeży zapach, mamy kilka dni takiej większej eksplozji zapachowej, później to się wszystko łagodzi i uznajemy, że to nie pachnie. Nie, nie, nie. Dlatego warto robić sobie jakieś tam zmiany i po jednym zapachu zastosować jednak jakiś inny. Co jeżeli chodzi o perfumy? Słuchajcie, tutaj Ameryki nie wynaleziono. Tak naprawdę to jest dzień, dwa, trzy. Chociaż mieliśmy też opinię, że ludzie czuli dużo dłużej. Ja osobiście uważam, że codziennie albo co drugi dzień trzeba je dopryskać. Tutaj testowaliśmy akurat perfumy Gentlemana sobie. No i tak jak mówię, co drugi dzień na pewno trzeba było prysnąć. Natomiast też nie za dużo i to zależy tak samo od temperatury. Także jeżeli, nie wiem, w zimę powiedzmy dajemy sobie po dwa pryśnięcia na dywanik, no to w lato dajmy tylko po jednym pryśnięciu, bo to wszystko nam będzie mocniej parowało, żebyśmy się tam nie zamęczyli tym zapachem. Albo naszych kompanów podróży, ewentualnie dzieci, które z nami też mogą podróżować, żeby to nie było za mocne, zbyt intensywne. Także jeżeli chodzi o tą trwałość, wydaje mi się, że to jest na fajnym poziomie. No ja jestem w szoku, tak jak mówię, że mija już ponad 2,5 miesiąca, a jeszcze jest wyczuwalny ten zapach. Także te 31 dni jest moim zdaniem tak bezpiecznie napisane, ale to jest na pewno spowodowane tym, co mówiłem, że każdy zupełnie inaczej użytkuje auto. Jedni częściej, inni rzadziej, wchodzą, wychodzą. No i ta temperatura otoczenia, to wszystko zależy, w którym okresie użytkujemy. Jeszcze kolejna ważna uwaga, słuchajcie, perfumy te pryskane nie służą do uzupełnienia drewienek, bo mamy takie pytania od Was, także od razu dementujemy, nie, to nie działa, te drewienka są tam w jakimś przez nich wynalezionym procesie po prostu nasączane tymi esencjami, olejkami zapachowymi i to ma pachnieć, jak się wypachni, wyrzucamy, dziękuję, do widzenia. Nie dopryskujemy, chyba że chcemy po prostu sobie podbić ewentualnie te doznania, no to pryskamy, kupujemy odpowiednik, ale pryskamy już wtedy w podłogę albo w dywaniki. Oczywiście dywaniki lepiej welurowe, jeżeli pryskamy na gumowe, no to wiadomo, że ten zapach szybko nam odparuje. Z materiału będzie powoli sobie wylatywał. Bardzo ważna kolejna uwaga, jakichkolwiek byście nie używali perfum, pamiętajcie, że to są jakieś olejki, tam są też jakieś, no powiedzmy sobie, rozpuszczalniki, tak? Nie rozpuszczalniki w sensie, no wiem, że to zabrzmiało tak groźnie, od razu widzimy jakąś, nie wiem, alkohol izopropylowy, Tarent Glue Remover, nitro czy inny zmywacz. Nie, nie, to rozpuszczalniki, które nośniki bardziej tych olejów, tak? I pamiętajcie, że to wszystko może różnie zareagować na tworzywie, na skórze, więc pryskamy po prostu na dół w dywanik, a nie gdzieś tam w powietrze. To jest bardzo ważne. No i to, co najważniejsze tak naprawdę, historię już tutaj znacie, wiecie mniej więcej coś o trwałości. Same perfumy. Co my tutaj mamy? Ja po prostu opiszę to od siebie, tak jak ja to czuję. Natomiast jakby testerki są też u nas zawsze dostępne, więc można przyjść, powąchać i dobrać. Ale z drugiej strony też jest inaczej, jeżeli użytkujemy później te zapachy i wtedy wyrabiamy sobie zdanie. Mamy dwa takie, bym powiedział, typowo męskie zapachy, czyli jest to Gentleman i Dark Delight, chociaż wiele kobiet też myślę, że może być zadowolonych z tych zapachów. Jeżeli chodzi o Gentlemana, to jest to taki mocny, wyrazisty zapach. Mamy tutaj takie nuty drzewne, dużo przypraw, takich ziół. Zdecydowanie coś takiego mocnego, tak? Myślę, że szczególnie w okresie jakimś zimowym, jesiennym może się spodobać, chociaż
To zależy od tego, co powiedziałem, od naszych preferencji. Być może w lato też będziecie fanami tego zapachu. Pytanie, czy nie będzie aż za mocny. Dark Delight. Ten właśnie jest taki troszeczkę przełamany. Teoretycznie też mamy te nuty drzewne, ale mamy tutaj też troszeczkę... Mamy troszeczkę, słuchajcie, takiej słodkości, mamy troszeczkę kwiatów, więc on jest taki złagodzony, dzięki czemu nie będzie aż tak ostry, tak? Bo gentleman tutaj właśnie jest, to mi się kojarzy z takim pieprzem, z takimi właśnie przyprawami, zresztą tak jest tutaj to opisywane. Dark Delight, troszeczkę taki delikatniejszy, o, tak powiedzmy sobie. No i to są na pewno zapachy, które no, cieszą się największym tak naprawdę powodzeniem póki co, jak widzimy. Magnetic Style. Magnetic Style, słuchajcie, to jest ciekawy zapach. Kiedy pierwszy raz go otworzyłem, mówię nie, absolutnie, ale za chwilę wróciłem do niego, znowu wróciłem. Piżmo tutaj na pewno przebija to piżmo i dla takich prawdziwych koneserów fajnych zapachów, perfum, myślę, że to może być fajna alternatywa do samochodu. Tak naprawdę czegoś takiego nie znajdziecie. To jest zapach, który albo się bardzo spodoba, albo ktoś go znienawidzi. Natomiast warto do niego wrócić, to co powiedziałem. Ja też pierwszy raz złapałem ten zapach, mówię nie do końca, ale z czasem jakby się do niego przekonałem i uważam, że to jest jeszcze niedoceniony zapach, ale naprawdę bardzo, może być bardzo, bardzo ciekawy i może się w końcu spodobać zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Snow Pearl. Słuchajcie, o tym powiem chyba najmniej tak naprawdę. Raczej to jest no, bardziej skierowany dla kobiet zapach. Mamy tutaj dużo nut takich kwiatowych, przełamane trochę owocami, jakimiś cytrusami. Raczej taki łagodny zapach. Szczerze mówiąc, dla mnie troszeczkę zbyt mało wyrazisty. Natomiast na pewno będą zwolennicy, którzy lubią takie stonowane, delikatne perfumy. Być może to jest właśnie ten zapach. No i Sugar Love. Słuchajcie, kiedy go po raz pierwszy otworzyłem, powąchałem, mówię, o, cukierek. Naprawdę mega słodki cukierek. Nawet teraz nie zdążyłem jeszcze powąchać, a już czuć. Słodziutki, bardzo słodziutki zapach. Ja osobiście nie do końca przepadam za takimi zapachami tak słodkimi, chociaż kiedyś osobiście używałem dosyć słodkich perfum sam. Natomiast w samochodzie dla mnie jest to troszeczkę zbyt męczące. Ja wolę właśnie coś takiego kwiatowego, gdzie jest tam ta róża, tutaj mamy to piżmo ewentualnie, te nuty drzewne. To mi bardziej, mimo że one mogą być bardziej intensywne, ostrzejsze, mi osobiście akurat bardziej to odpowiada. Natomiast tak samo, jak i ze Snow Pearlem, jeżeli ktoś jest fanem takiej słodkości, ja to na to mówię, że to jest taki cukiereczek, zresztą dlatego też myślę ta nazwa Sugar Love. Spodoba się na pewno ten produkt, bardziej dla pań, natomiast panowie widzimy, że też często lubią takie słodkie nuty zapachowe. Jeszcze kolejna ważna uwaga, słuchajcie, jeżeli o tym zapomniałem, jeżeli chodzi o zawieszki. Pamiętajcie, że zawieszki zawsze powinny być zawieszone. Testowaliśmy już na różnych innych produktach i wiemy, że tam niektórzy próbują to gdzieś ukryć, żeby było schowane. Natomiast widać, że ta zawieszka potrzebuje tego po pierwsze ruchu, też przewiewu i ona, jeżeli jest tak wyeksponowana, to lepiej nam no, lepiej po prostu czuć ten zapach. Jeżeli ktoś go gdzieś schowa niżej, niestety może to nie do końca pachnieć. Oczywiście w pierwszej fazie tak, natomiast później musimy gdzieś to wyrzucić na zewnątrz. Osobiście nienawidzę mieć niczego przed oczami i wielu z Was pewnie też, dlatego możecie wieszać sobie ewentualnie z tyłu gdzieś za rączkę, tam nie będzie Wam to dało, no chyba że dwójka dzieci jest z jednej, z drugiej strony, no to jest problem. U mnie jest jedno, więc mogę z tej drugiej sobie na razie jeszcze coś powiesić i to nie przeszkadza, no ale też niedobrze, jeżeli gdzieś tam pod nosem będzie dziecku to dyndało, no może nie skończyć się to dobrze w trakcie dłuższej podróży. Tak jak mówię, jeżeli macie jakieś jeszcze swoje spostrzeżenia na temat tych zapachów, to oczywiście piszcie,
Piszcie wszystkie swoje opinie, zarówno o trwałości, chociaż bardziej tutaj powiedziałbym o tych samych zapachach, jak Wy to widzicie, jak Wy to odbieracie. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękujemy Damianowi, że w końcu ruszył z tą marką i gratulujemy, że po tak długim czasie udało się w końcu stworzyć coś fajnego. I trzymam kciuki, żeby te produkty wyszły również poza Polskę, na zagraniczne rynki, bo uważam, że prezentują się bardzo fajnie, są bardzo fajne nuty zapachowe i widać, że nie mamy się po prostu czego wstydzić. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.